28 lat, już 28. Wszystko zaczęło się tak, że po prostu mój starszy brat grał w siatkówkę i może nie było to jakieś zawodowe granie, bardziej takie w liceum i bardzo mi się to podobało, jak wracał z wyjazdów, przywoził jakieś puchary, medale, imponowało mi to i tak się wszystko fajnie ułożyło, że podstawówka na osiedlu, na którym mieszkałem, miała klasę właśnie o profilu siatkarskim. Także wybrałem się tam do tej podstawówki, pierwszy trening. Nie do końca mi się to podobało. Wydawało mi się, że chcę być piłkarzem, gdzieś bardziej szukałem swojej drogi sportowej w tym kierunku, ale trener cały czas mi powtarzał, że mam warunki, że może coś z tego być, że jestem wyższy od chłopaków, bardziej sprawny. Także traktowałem to bardziej jako jakąś odskocznię, hobby i dopiero gdzieś może w gimnazjum, jak już zaczęło się takie troszeczkę poważniejsze trenowanie codziennie 2 godziny, zauważyłem, że faktycznie jest to fajny sport i ta piłka nie do końca mi służy, bo już trener wtedy postawił mnie na bramkę, więc się obraziłem i już mi się nie chciało grać w piłkę nożną. Więc zacząłem o tej siatkówce myśleć na poważnie. Zobaczyłem, że w miarę to wychodzi, w miarę to się udaje. Ale Białystok jest takim miastem, gdzie nie do końca było można podpatrywać starszych chłopaków, drużynę, która gra w plus lidze, drużynę pierwszoligową. Także gdzieś już przyszedł taki moment, że może jednak warto postawić na dobrą uczelnię, na dobre liceum, dobry kierunek i pomyśleć o swojej przyszłości w tym kierunku. I wtedy właśnie się pojawił Turniej Nadziei Olimpijskich. Pojechałem tam z swoją kadrą, swojego województwa. I zaraz szybko zainteresowali się mną trenerzy zespoły, odbyły się jakieś pierwsze rozmowy, czy ja bym chciał trafić do takiej szkoły, czy widziałbym siebie w klasie właśnie stricte już nastawionej tylko i wyłącznie na siatkówkę. Także wiedziałem już w tamtym momencie, że takiej propozycji się nie odrzuca i dobrze byłoby chociaż zaryzykować i pojechać do tego lasu i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Moim trenerem pierwszym był trener Karol Janaszewski i Maciej Zendel, to ten duet był jakby docelowy do mojego rocznika, ale też trenowałem z Zdzisławem Gogole czy z Grzegorzem Rysiem, także kilku tych trenerów się tam przewinęło przez spałę w tym czasie i w ogóle zobaczyłem inny świat, zobaczyłem, że chłopaki są skupieni tylko i wyłącznie na siatkówce, że trenują 2-3 razy dziennie, że patrzą na to, co jest nałożone na talerzu, że po treningu nie biegną do domu pograć na komputerze, tylko się rozciągają. Dla mnie to był ogromny szok. Ja w ogóle nie wyobrażałem sobie, że tak to wygląda. Myślałem, że przyjdę, podbijam piłkę, pośmieję się z chłopakami i wrócę do domu i zajmę się swoimi sprawami. A tutaj naprawdę zobaczyłem i na początku nie mogłem w to uwierzyć, a później były naprawdę takie momenty zwątpienia, bo jako 16-latek zamknięty w lesie bez rodziny, bez przyjaciół, były trudne momenty, były momenty zwątpienia, gdzieś na początku odstawałem mocno od grupy chłopaków, którzy, bo oni byli od początku, od pierwszej klasy w spale, a ja nie, bo miałem zapalenie opon mózgowych, to mnie na pół roku wykluczyło totalnie z grania w siatkówkę, wykluczyło mnie z lekcji WF-u, także to był ten moment, w którym stwierdziłem, że może jednak warto zostać tym prawnikiem, a nie siatkarzem, bo to było moje jakieś takie docelowe, może nie tyle co marzenie, ale to był mój plan na moje życie. Ale jednak wszystko się fajnie ułożyło. Trafiłem do tej spały i zobaczyłem, jak to powinno wyglądać. To mi, na tyle mi zaimponowało, że pomimo, że byłem jednym ze słabszych w szkole na początku, starałem się, walczyłem i w końcu gdzieś zacząłem grać w tej drużynie. W szkole też byłem często w spale rzucany z pozycji na pozycję, bo trenerzy stwierdzili, że jestem za niski, żeby być środkowym, także grałem na przyjęciu. Grając na przyjęciu była mega frajda, super mi się atakowało, naprawdę rewelacja. Do dzisiaj codziennie chcę atakować ze skrzydła, ale trzeba jeszcze przyjmować, a u mnie z tym przyjęciem było po prostu tragicznie, bo nie da się użyć innego słowa jak tragicznie. No i w trzeciej klasie nadarzyła się taka sytuacja, że po prostu chłopaki mieli kontuzję i z braku laku musiałem zagrać ja na środku. No i wtedy już urosłem do tego wzrostu, który mam teraz, więc trenerzy powiedzieli, że słuchaj, może nie warto cię psuć na tym przyjęciu, jakby marnować w sensie umiejętności siatkarskich, a warto dać szansę i spróbować na tym środku.
Później niestety tak się to potoczyło, że pojawiła się kolejna kontuzja. Nic poważnego, ale w okresie, w którym chłopaki podpisywali kontrakty, ja leżałem w domu na kanapie i czekałem, aż zadzwoni ten telefon. Telefon dzwonił z pierwszej ligi, ale dzwonił na przyjęcie, a gdzie ja już naprawdę nie chciałem się wygłupiać, bo wiedziałem, że no to się nie skończy dobrze dla mnie i nie osiągnę nigdy satysfakcjonującego poziomu na tej pozycji. Także sam zadzwoniłem do Hajnówki, to była drużyna pierwszoligowa wtedy. Zadzwoniłem sam, czy mogę przyjechać na trening i po prostu spróbować się z chłopakami, którzy już tam mają podpisane kontrakty. Trenerem był wtedy Paweł Blomberg. Dosyć szybko zauważył, może nie tyle co zauważył, a chciał, żebym został w tej drużynie. Tak się to wszystko potoczyło, że zostałem, rozegrałem ten pierwszy sezon w pierwszej lidze i to już dało mi takiej jakby pewności siebie i złapania tej wiary, że może jak będę robił to dobrze w pierwszej lidze, to w końcu zadzwoni ten telefon z tej najwyższej klasy rozgrywkowej, prawda? Jeszcze wtedy to była PLS, nie Plus Liga, ale tak dało mi to dużo nadziei i dużo do myślenia, że skoro tutaj nie jestem już najsłabszy, a na jakimś tam poziomie, to może w końcu ten jeden telefon zadzwoni. I grając kolejny sezon, kolejny w pierwszej lidze, tego zwątpienia było coraz więcej. Już coraz bardziej mi się odechciewało, bo powiem szczerze, że granie w pierwszej lidze w moim mniemaniu na dłuższą metę mijało się z celem, bo nie było z tego, nie spełniałem swoich marzeń, nie realizowałem się jako siatkarz, dlatego zacząłem w głowie szukać drogi innej. Zacząłem przyglądać dobre uczelnie, zanim nie byłem spalony, to byłem naprawdę dobrym uczniem, tak zwany kujony, także gdzieś starałem się szukać swojej drogi w tym kierunku, ale w końcu ten telefon zadzwonił. Cały czas jeszcze wtedy dziewczyna, już teraz żona, mi powtarzała, że słuchaj, nic ci w życiu nie będzie sprawiać takiej przyjemności jak granie w siatkówkę, także nie kombinuj, tylko rób swoje. Walcz na każdym treningu, staraj się pracować na 102%, jak ktoś ma słabszy dzień, to ty miej ten lepszy dzień, nigdy nie odpuszczaj. I w końcu ten telefon zadzwonił. Jeden, drugi, trzeci, normalnie zwariowałem i nawet była przez moment taka sytuacja, że mogłem sobie wybrać klub w Plus-Lidze. To już w ogóle było spełnienie jakichś tam marzeń. Siatkówka jest to sposób na życie, na pewno. Do tego trzeba dorosnąć, w moim mniemaniu. Teraz chłopaki mają troszeczkę łatwiej, bo wchodzą ze szkoły, ze spały, a oprócz tego są kluby, które inwestują w młodzież. Ta infrastruktura naprawdę się rozwinęła. Wszystko to fajnie wygląda. Chłopak, który wchodzi do ligi, wie już co zjeść, wie jak się odżywiać, wie jak się ubrać, wie jak się zachować po treningu. Ja tego nie wiedziałem. Ja przychodziłem na trening, żeby go może nie tyle co odbębnić, a po prostu zrobić co trener każe i pójść do domu pograć na komputerze. Zaczynając granie w Plus Lidze, zobaczyłem jak to naprawdę wygląda i mówię, kurczę, nie no, to już nie ma miejsca na to, żeby co drugi dzień coś sobie zamówić do jedzenia, tylko trzeba policzyć co jest na tym talerzu, zobaczyć. Po treningu nie biec do szatni, ubierać się i wybiegać do domu, żeby pograć na konsoli czy na komputerze, tylko spędzić ten czas z fizjoterapeutą, porozciągać się, zrobić dobry stretching, zjeść odpowiedni posiłek. Dzisiaj to są dla mnie standardy, których no, nie wyobrażam sobie, żeby to mogło wyglądać inaczej. A siatkówka jako sposób na życie, tak. Ja mam wymarzoną pracę. Uważam, że nie jestem w stanie powiedzieć złego słowa. Przychodzę 2 razy dziennie na 3 godziny na halę. Robię to, co kocham, robię to, o co walczyłem, spełniłem swoje marzenia. Do tego dostaję wynagrodzenie, które pozwala mi na to, żeby żyć na fajnym poziomie, normalnym i gdzieś realizować swoje inne pasje, tak jak chociażby podróże. Siatkówka pozwoliła mi na to, że mogę odkryć te zakątki świata, które mnie bardzo interesują. Długi czas interesowałem się Azją i te miejsca już po części zobaczyłem. Byłem w nich w 3, 4, 5 krajach Azji, wiem jak to wygląda, ale oprócz tego, gdzie by się nie poleciało, to tutaj w Polsce jest jednak najfajniej i ja kocham nasze Mazury, uwielbiam tam spędzać czas, uwielbiam być nad jeziorem, gdzie jest cisza, spokój, las, możliwość wypłynięcia, połowienia ryb i takiego po prostu totalnego wyciszenia. To jest dla mnie niezbędny jakby element moich wakacji. Gdziekolwiek bym nie był na świecie, zawsze muszę znaleźć ten tydzień, dwa, żeby pojechać nad polskie jezioro. To jest coś najpiękniejszego. Uważam, że wszystko naprawdę jest fajne, można realizować się w różnych elementach, ale to ile daje podróż w nieznane dotąd miejsce, które się widziało tylko w folderach z biura podróży, kształci mega i otwiera nowe horyzonty. Oprócz tego lubię grać w szachy, bardzo lubię grać w szachy, jest to taka moja, może nie tyle co pasja, ale to jest forma spędzania wolnego czasu.
staram się na boisku też rozgrywać swój mały mecz szachowy i szukać, gdzie, żeby danemu rozgrywającemu po drugiej stronie zaprezentować szachmat w kluczowym momencie. A oprócz tego, jak każdy chyba facet, lubię pograć w jakieś gry na konsoli, lubię samochody, czy też oglądać, jeździć. To nie mam jakiejś takiej nadzwyczajnej pasji, ciężko mi to powiedzieć, że nie wiem, lubił latać na paralotni, ale wydaje mi się, że tak, podróże, szachy, dobry film, książka, gry komputerowe i no i dobre jedzenie, niestety, to jest 100 złych rzeczy, żeby wyglądać i czuć się dobrze, ale no tak, dobre jedzenie musi być pasją. No.